Jak dorasta się w Mekce, w mieście, w którym, jak pani napisała, wszystko się modli? To uczy czegoś bardzo istotnego. Nawet tutaj, w Polsce albo w Paryżu, wszystko się modli. Jedzenie jest swego rodzaju modlitwą. Spacerowanie jest modlitwą. Modlitwa jest słowem używanym tylko w kontekście religijnym, słowem zniekształconym. A modlitwa oznacza najwyższą wrażliwość, pozwala odbierać piękno świata, docierać do jego istoty, łączyć się z jakąś wyższą siłą. Jesteśmy częścią pewnego wielkiego świętego ducha. Kiedy całujesz, rozkoszujesz się dobrym posiłkiem, pluskasz się czy opłukujesz twarz świeżą wodą, przeżywasz coś w rodzaju porażenia prądem, które przywraca ci tę świętość. Which bring you back to your holiness and come back. So this is what I learned from living in Mecca. Tego nauczyłam się w Mekce. Nie chodzi o nazwy religii: islam, chrześcijaństwo, judaizm. Chodzi o wiarę. Wiarę w życie, przeznaczenie, w to, że mamy na tym świecie coś do zrobienia. Naiwna przeszłość odeszła i może powrócić tylko na kartach tej książki. Pisze pani w przedmowie do powieści Wszystkie drogi prowadzą do Mekki. To zdanie, podobnie jak wiele innych rzeczy w pani książce, brzmi dla Europejczyka tajemniczo. Co zniknęło? Jak zmienił się pani świat od czasów pani dzieciństwa? Zmieniło się samo miasto, także pod względem architektury. Mekka jest położona pośród gór, ze świętym meczetem w centrum. Meczet zaś otoczony jest domami zbudowanymi ze skał wulkanicznych. Wydawało mi się, że miasto rośnie, ewoluuje. Do Mekki przybywają miliony ludzi. 3-4 miliony nie w ciągu roku, a w ciągu miesiąca. W jaki sposób takie maleńkie miasto może ugościć miliony ludzi? Drapacze chmur powstały, by przyjmować pielgrzymów. Nie zwracano więc uwagi na kamienie i stare domy. Chciano stworzyć przestrzeń dla przybyszów. Nagle ciało miasta, te wszystkie kamienne domy, zostały pociachane jak w trakcie operacji plastycznej. Zamiast skał i kamieni pojawiło się szkło i stal. Stal i szkło wydawały mi się w jakiś sposób zimne, niewystarczająco wulkaniczne. Pomyślałam, że tracimy to miasto. Ta książka była deklaracją wymierzoną w tę zmianę. Ale kiedy skończyłam pisać, zaczęłam zastanawiać się nad własnym gniewem i frustracją w związku z tym znikającym miastem. Pomyślałam, dlaczego postrzegamy kamienie jako bardziej duchowe od stali i szkła? Dlaczego wydaje mi się, że kiedy konstruujemy miasto horyzontalnie, jest ono bardziej duchowe, niż gdy budujemy je wertykalnie? Przecież to w poziomie sięgamy ku niebu. Wciąż się nad tym zastanawiam. Zastanawiam się, czy ta zmiana jest w porządku, czy powinniśmy szukać równowagi, by zachować część przeszłości, a zarazem tworzyć nowoczesność. Czy miasto ma prawo do drastycznej zmiany? Czy ta Mekka ze szkła i stali, z jej wieżowcami, odzwierciedla mnie? Może tacy właśnie jesteśmy? Może nowocześni ludzie powinni mieć nowoczesne miasto? So it's totally different now. Imagine
Miasto jest dziś zupełnie inne niż gdy byłam dzieckiem. Wtedy istniało niepisane prawo, że nie można stawiać budynków wyższych od Kaby, czyli świętego meczetu. Domy powinny być niższe, ponieważ Kaba jest sześcianem. Nie powinno budować się sześcianów, tylko budynki okrągłe. Nadawaliśmy przywilej kształtu i wysokości tylko Kabie, którą uważamy za dom Boży. Ale przecież my sami jesteśmy cząstką Boga, więc i nasze domy są domami Bożymi. Pani powieść jest hołdem dla przeszłości Mekki. We wszystkie drogi prowadzą do Mekki możemy odnaleźć wyraźną opozycję pomiędzy biznesem a religią, sakrum a profanum. Święty meczet jest położony tuż obok luksusowego kompleksu Al-Bajr. To bardzo symboliczne. Jaki jest problem naszego świata? Z mojego punktu widzenia, problem jest przede wszystkim taki, że wszystko komercjalizujemy. Zapominamy o tym, co duchowe. Koncentrujemy się wyłącznie na tym, co materialne. Powinniśmy dbać o równowagę. W pogoni za dobrami materialnymi łatwo stracić duszę. Ale nie można też przesadzać w drugą stronę. Oglądając te wszystkie ogromne centra handlowe, nie tylko w Mekce, ale na całym świecie, wydaje się, jakbyśmy wciąż gonili za coraz większymi i większymi rzeczami. Wydaje mi się, jakby jakiś potwór pożerał świat. W tej pogoni niszczymy naszą planetę. Wielkie korporacje niszczą lasy, ryją ziemię w poszukiwaniu gazów i ropy, wyczerpują naszą planetę. Kiedy widzę McDonalda obok świętego meczetu, wydaje mi się, że patrzę na jakieś ultranowoczesne dzieło sztuki. Święte miejsce obok czegoś bardzo komercyjnego. Ale wtedy znowu pytam siebie, co jest święte? Może właśnie to, co jemy, nawet jeżeli jest to McDonald. Pani powieść jest także hołdem dla tradycji rodzinnej. Kim był pani dziadek Yusuf? Co oznacza, że był przewodnikiem duchownym pielgrzymów? Mekka jest uważana za dom Boży. Wszyscy muzułmanie pragną żyć w sąsiedztwie tego domu. Mekka ma obowiązek, by ich gościć. Istnieje więc taka profesja, która polega na goszczeniu pielgrzymów, którzy przybywają do Mekki. To wielki honor i duża odpowiedzialność względem społeczności. Niektóre rodziny posiadają więc taki honorowy tytuł, który można przetłumaczyć jako przewodnika duchowego. Jakie są zadania takich przewodników? Powinni oni przyjmować pielgrzymów, gościć w swoich domach lub domach sąsiadów, żywić ich i przeprowadzić przez obrzędy religijne. Więc to z jednej strony coś w rodzaju starożytnego biura turystycznego, z drugiej zaś misja duchowa. Tytuł przewodnika duchowego jest dziedziczny. Moja rodzina należy do grona tych rodzin, w których się go posiada. Mój dziadek był bardzo znanym sufim. W Mekce nazwiska bardzo często pochodzą od wykonywanych zawodów. Moje nazwisko, Alem, znaczy po arabsku ten, który wie. Nie chodzi oczywiście o wiedzę naukową, ale o duchową. Mój dziadek wziął na siebie obowiązek goszczenia pielgrzymów. Kiedy odszedł mój ojciec, odziedziczyłam ten tytuł po nim wraz z rodzeństwem. Nagle okazało się, że jestem przewodnikiem pielgrzymów. Oczywiście mogłam zdecydować, czy chcę to robić. Nie mogę tego robić, bo jestem pisarką, mam pracę, podróżuję, a duchowe przewodnictwo to wielka odpowiedzialność. But because I am a writer, because I have job, because I have to travel, I cannot do that because it's a big responsibility.
Pamiętam jednak z czasów dzieciństwa kobiety wykonujące tę pracę. Otwierały swoje biura na ulicy, siedziały pośród armii mężczyzn, którym przedzielały zadania, bo do tej pracy trzeba zatrudnić ludzi. To dla mnie bardzo silne, ważne wspomnienia z przeszłości.